czyli nomenklatura, była zainteresowana drobiazgowym kontrolowaniem każdej formy działalności gospodarczej, bo z tego się ciągnęło zyski legalne i nielegalne. Jak się tam dopadło jakiegoś prywaciarza, no to chodź no tu, daj no tutaj, podziel się z nami i tak dalej. Kiedy nomenklatura się uwłaszczyła w drugiej połowie lat 80., to już nie chciała mieć nad sobą żadnych nadzorców. Prawda? To chyba oczywiste. No i dlatego pozwoliła na ustawę Wilczka. Ale Wilczek wykorzystał to pozwolenie, żeby dopuścić każdemu. Bo pierwszy artykuł ustawy o działalności gospodarczej głosił, że każdy ma prawo, każdy, nie nomenklaturowiec, ubowiec, tylko każdy. I wielu ludzi skorzystało z tej możliwości. Zaczynali od łóżka polowego na chodniku, niektórzy na tym skończyli, ale inni potem sobie zafundowali szczęki, a potem jeszcze sklep, a potem jeszcze to, a potem tamto. I później to porządkowanie rynku. Ja sam padłem ofiarą porządkowania rynku, więc wiem, co mówię, bo w 89 roku, no nie mam tam jakiejś wielkiej znajomości w interesach, ale na jednej rzeczy wydawało mi się, że się znam. Na francuskich winach. No i jak tak, to pożyczyłem pieniądze. Pożyczyłem przyczepę taką niewiadowską. I pojechałem do Francji. Najpierw zanim pojechałem do Francji, to poodwiedzałem różne takie czterogwiazdkowe hotele i restauracje. No i oni mówią tak, no to jak pan tu przywiezie, pokaże co pan ma, próbki, to może kupimy od pana. No to ja pojechałem do Francji i tam, ponieważ wcześniej jeździłem na winogrania, to znałem trochę tych winiarzy. I poza jednym, który chciał ode mnie pieniądze, to inni mi dali te próbki za darmo. To tak widzieli, że tam zaczynam od zera, więc mi dali za darmo. No i ja te próbki przywiozłem do Polski, pokazałem tym, dałem im te. No i oni umowy ze mną podpisywali na dostawę tego wina. Więc pożyczyłem pieniądze i przywiozłem to wino i sprzedałem. No i dobrze mi to szło. Do momentu, kiedy właśnie zaczęto porządkować rynek. I pan Święcicki, Andrzej Święcicki, teraz jest posłem Platformy Obywatelskiej, był ministrem współpracy gospodarczej z zagranicą. Maciej, przepraszam, Święciski, nie wiem, że Andrzej to był ojciec. Marcin, tak. No i on był jako minister współpracy gospodarczej z zagranicą, wydał takie zarządzenie uzależniające uzyskanie pozwolenia na import, bo za każdym razem trzeba było to uzyskać, ale to była formalność, od zdeponowania w banku 10 miliardów starych złotych. Ja nawet w tysięcznej części takiej sumy nie miałem. No i zrozumiałem, o co chodzi. Następnego dnia się wyrejestrowałem. I tak się skończyła moja kariera biznesmena. I po 3 miesiącach to zarządzenie zostało uchylone. Ja się nie bałem zagranicznych konkurentów, bo to taką niszę miałem, że mi tam nikt nie zagrażał, a byłem nawet rozwojowy, bo w Paryżu poznałem takiego pana Segurę, on był szefem przy dworcu Austerlitz, taka Le Vende Propriétaire, taki wielki magazyn. I on się bardzo zainteresował możliwością wejścia na polski rynek. I prosił mnie, żebym zrobił rozeznanie, jaki tu jest możliwość wejścia na ten polski rynek z francuskim winem, więc ja takie w miastach, takie, gdzie były wyższe uczelnie. No to zorientowałem się, gdzie można magazynować, tylko jedną rzecz mu powiedziałem, że nie opłaca się sprowadzać do Polski wina w butelkach. To i koszt butelki, i korka, i tego, i tylko luzem. Ale jest jeden problem, jak dystrybuować wino.
zginął z beczek. A on mówi, nie mam problemu, proszę pana. Zaraz panu pokażę, jak to się robi. I tak jak kiedyś się piwo tłoczyło dwutlenkiem węgla z beczki, to wino też można tak robić, tylko nie dwutlenkiem węgla, bo on by natychmiast wchodził w reakcję, tylko azotem sprężonym, który jest całkowicie obojętny i nie wchodzi w reakcję z winem. No to ja mówię, no dobrze, tylko że ja tu, wie pan, nie mam żadnych kapitałów, żeby tutaj, więc jeżeli mamy tutaj coś kombinować razem, to niech pan z inżynierię finansową. I on wcale to całkiem poważnie to potraktował. W Izbie Przemysłowo-Handlowej w Paryżu okazało się, że jest taka możliwość. No i pan Święcicki tu mi to bywa. Także to nie dlatego, że nomenklatura się uwłaszczyła, bo nomenklatura, wie pan, oni jak Wilczek otworzył wszystkim te możliwości, to nomenklaturowcy się natychmiast zorientowali, że oni na rynku ze wszystkimi sobie nie poradzą. Tak. I dlatego te nowelizacje wykorzystali to, że mieli władzę polityczną i dlatego natychmiast zaczęli ograniczać innym możliwości funkcjonowania. Dlatego nie powinniśmy się bać wolnego rynku, powinniśmy się bać reglamentacji. Bo to nam ogranicza potencjał. Wie pan, ludzie, którzy za komuny sobie radzili, to by sobie poradzili. On bardzo dobrym, bardzo dobrą ilustracją nomenklaturowca, który sobie na wolnym rynku nie radzi, to był pan Ireneusz Sekuła. No ja mogłem finansowo radzić, prawda? Ja mogłem. Ale musiał aż 4 razy do siebie strzelić i zanim się pożegnał z rodziną. I to pokazuje, a to taki... Ja, także nie ten. Natomiast co do tych na przykład handlu, supermarketów. One funkcjonują na takiej zasadzie, że mają wakacje podatkowe. 10-lecie. No, i a polski przedsiębiorca nie ma wakacji podatkowych. Przeciwnie. Pan premier Morawiecki go uszczelnia podatkowo. No to bardzo trudno, żeby on wygrał, wie pan, z zagranicznym przedsiębiorstwem. Ale co polski przedsiębiorca może, jaką łapówkę może dać w ministerstwie urzędnikowi ze mną? Ja tylko powiem, że znajomi przedsiębiorcy mi właśnie mówią, że jak się zwracają teraz obecnie o podatki, VAT-u, no to się boją aż o to wystąpić, ponieważ mają wszelkie możliwe kontrole właśnie z urzędu na system. No pewnie, że tak. W związku z tym takie sieciowe przedsiębiorstwo może ktoś tam dać dyrektorowi departamentu. Zawsze dają. Dlatego, że Wilczek miał złe pomysły, tylko dlatego, że tak żeśmy odeszli od nich. Panie redaktorze, no jeszcze nawiązując do tego uwolnienia gospodarki, czy nie obawia się pan redaktor, bowiem nawet jeśli uwolnimy gospodarkę i osiągniemy wysokie zyski jako państwo, jako przedsiębiorcy, będziemy musieli jednak wrócić ten dług 65 miliardów lub 300 miliardów, bo... Nie widzę żadnego związku między jednym a drugim, tu się nie widzę, ale nie widzę żadnego związku. Te 65 czy tam 300 miliardów, to nie jest żaden dług. To nie jest żaden dług. Dług to jest wtedy, kiedy jest zobowiązanie. Polska nie ma żadnego zobowiązania wobec Żydów z tego tytułu. Jeszcze raz powtórzę, żeby była jasność. To jest tak zwana własność, mienie bezspadkowe, bezdziedziczne, które we wszystkich państwach, w Stanach Zjednoczonych też, przypada państwu, którego ten zmarły człowiek był obywatelem. Ale szwajcarskie banki jednak... Szwajcarskie banki, to była inna sytuacja, była inna historia. Szwajcarskie banki miały tak zwane martwe konta, w których deponowali pieniądze między innymi Żydzi.
następnie zamordowani w czasie wojny. I szwajcarskie banki tych kont nie chciały ujawnić. I Stany Zjednoczone rzeczywiście zmusiły rząd szwajcarski, zagroziły rządowi szwajcarskiemu, że jeżeli się będzie upierał nadal, to Stany Zjednoczone zamrożą wszystkie aktywa szwajcarskie na terenie Ameryki i krajów sojuszniczych. No i rząd szwajcarski się ujął i te konta ujawnił. To jest całkiem inna sytuacja. Tam rzeczywiście coś było, a tutaj nic nie ma. Tu nic nie ma. Żadnego, wie pan, ani prawnego, ani moralnego, ani żadnego innego, bo niby dlaczego Polska ma płacić za niemieckie zbrodnie. Ani moralnego nawet nie ma tu uzasadnienia. Więc akcja kolonii amerykańskiej w tej chwili na terenie Stanów Zjednoczonych być może doprowadzi do zablokowania tej ustawy numer 1226. No i tyle. To, także nie musimy nic. A tak, jeśli chodzi o ten, no to niech każdy sobie samemu odpowie na pytanie, co by wolał. Czy na przykład, jeśli coś produkuje, powiedzmy, ma coś tam jakieś, produkuje coś i chce sprzedać, no bo po to produkuje, żeby sprzedał, prawda? To jak by wolał? Czy wolałby taką sytuację, że może sprzedać komu chce i za ile chce? I kiedy chce, i ile chce, czy też, żeby musiał uzyskać pozwolenie kogoś trzeciego, żeby w ogóle mógł sprzedać cokolwiek. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z wolnym rynkiem, a w drugim przypadku z rynkiem regulowanym. No i to niech każdy sobie odpowie, co by wolał. No ja nie chcę tutaj państwa agitować, ale niech każdy sobie odpowie, co by wolał i co jest rozsądniejsze. A to jest, wie pan, być może, że tak powinniśmy zrobić, albo powinniśmy doprowadzić do wstrząśnięcia z siebie tych powrotów, które nałożył na nas projekt Mitteleuropa. To tyle. Kto to zrobi? A no to dobre pytanie. To dobre pytanie, więc to nie jest prosta sprawa. No nie. Ale o tym trzeba było myśleć w roku 2003, kiedy było referendum akcesyjne w sprawie Anschlussu. Ja nie ukrywam, że byłem przeciwny temu. Ale wtedy było takie, taka argumentacja, że no jak nie przystąpimy do Unii, to co to będzie, Białoruś albo Władywostok i tak dalej. Ja mówiłem, bo tam uczestniczyłem w rozmaitych dyskusjach. Wiem, dlaczego Białoruś, ale jeszcze Władywostok. Przecież jest w państwie, jest w Europie takie państwo, które do Unii Europejskiej nie należy, bo nie chce. Szwajcaria. Norwegia, Szwajcaria. A mówią, no tak, ale Szwajcaria to jest bogate państwo i tak. No prawda, że jest bogate, ale przecież nie dlatego jest bogate, że się gdzieś zapisało i też złota na Szwajcarię spadł, tylko dlatego, że się rządzi rozsądnie. To my też się rządźmy rozsądnie. Nie liczmy na to, że bez złota ktoś na nas spuści i znowu będzie jak Zagierka, prawda? Ale większość nie chciała w ogóle o tym słyszeć, bo to pan do Unia dopiero sypnie złote i dopiero będziemy żyć. Ale panie redaktorze, musimy wziąć jedną rzecz pod uwagę. W 1989 roku to był ostatni rok komuny, tak znany, prawda? Tak się oficjalnie. Starej komuny. Oficjalnie. Od 90 roku nastąpił, no jakby, no jest kapitalizm, prawda? Upraszając to, no. W 2003 roku ci ludzie, którzy byli chowani w tym ustroju socjalistycznym, czy on miał pojęcie o tym, co nas będzie czekać? Nie miał pojęcia takiego. Jemu się zdawało, że jak mu się Europę otworzy, to on świat zwojuje Polak. Pojedzie, wszędzie, zarobi, a tutaj będą, nie wiem, płotykiem własnymi. Proszę pana, powiem panu, że nie zupełnie tak było, jak pan mówi. Tak mogło być jeszcze do końca lat 60., ale przez lata 70.
bardzo dużo ludzi na zachód wyjeżdżało na Saksy. Bardzo dużo ludzi. Ja też. I ci ludzie, którzy tam się tam pojechali, to mieli okazję się zorientować, jak tamten system funkcjonuje. Ja, wie pan, pracowałem między innymi jako pikolak w restauracji w Paryżu. No i też miałem takie rozmaite, że a to już byłem, wie pan, magister. No i kiedyś szukałem pracy tam. Oczywiście na czarno, bo ja wolniej było. No i trafiłem na takiego polskiego Żyda, pana Freimana. Przedem niego miał taką firmę Pierdal B, która się zajmowała taką konfekcją, tak zwane szmaters. T-shirty, o takie rzeczy. Ale dosyć rozległy rynek tam miał. No i ja do niego przyszedłem, czy bym tu się u niego nie zatrudnił. A on zorientował się, że po akcencie, że ja nie jestem Francuzem, mówi po polsku do mnie od razu. Czy pan ma papiery? Ja mówię, no nie mam. Oj, to niedobrze. Potem mi zadał pytanie, za które byłem mu wdzięczny do końca życia jego. Bo mnie wyprostował mi kręgosłup w jednej chwili. I za drugie pytanie mi postawił, a co pan umie? Dobrze. Całkiem prosto. Pytałem, że chciałem u niego pracować, bo on się chciał wiedzieć, co ja mu mogę sprzedać, co ja umiem. No ja tak u mnie zaszło. Zastanowiłem się chwilę i powiadam do niego, panie Freeman, ja nic nie umiem. No bo no nic nie umiałem z takich rzeczy, które jemu były przydatne. Popatrzył na mnie i mówi, to niedobrze, ale pan się nauczy. Ja u niego nie pracowałem nigdy, ale ile razy potem byłem w Paryżu, bo szedłem do niego, żeby mu powiedzieć bonjour. Tylko za to mu byłem wdzięczny, że mi to pytanie zadał. Od razu mi wywieszały wszystkie bąbelki z głowy. I jak się przekonałem o tym, jak pracowałem właśnie jako pikolak w restauracji. Zresztą z dobrym towarzystwie, bo z Heleną Majdaniec, Jarocką, tak, no i prawda, gdzie były kabaretowe występy. No i oczywiście oni to, oni, a ja to, pikolak. No ale takie fajne towarzystwo. No i tam największy ruch to panował w piątek, sobotę, w niedzielę już mniejsza, a w poniedziałek to prawie żadnego nie było. Ja kucharzowi francuskiemu, tak już się zaprzyjaźniłem, nauczył mnie gotować, już na rzeczy tak. No i mówię do niego, słuchaj, mówię, Klot, bardzo dobrze, dzisiaj prawie, że nie ma klientów. A on mówi, ty durniu, przecież jak nie będzie klientów, to cię pierwszego wypadło. No tak, tak się człowiek uczył funkcjonowania rynku kapitalistycznego. I myślę, że nie byłem tu wyjątkiem, że mnóstwo ludzi, którzy tak właśnie wyjeżdżali od najniższych, takich poznawali ten system, od najniższych stanowisk społecznych, to się nauczyli. Także nie było tak źle całkiem. Nie było tak źle. Co innego było złego, to przypomnę, bo to mało kto pamięta. Entuzjazm większości społeczeństwa polskiego do kapitalizmu, do takiej gospodarki rynkowej, był bardzo duży. Za rządów Mazowieckiego, jak Mazowiecki został premierem, prawie 70% ludzi w Polsce było za wolnym rynkiem. A już jak premierem został Jan Krzysztof Bielecki, już tylko 16%. Otóż nie dlatego, że wprowadzano wolny rynek, tylko dlatego, że wprowadzano pod, że tak powiem, przykrywką wolnego rynku, przywracano reglamentację i komunę. To dlatego. I ludziom się wolny rynek zaczął kojarzyć ze złodziejstwem. Ale to z jedno z nie miało nic wspólnego. Ja pamiętam, państwo pamiętacie plan Balcerowicza? Nie, to tam mniejsza o autorstwo, ale plan Balcerowicza to było kilka ustaw.
Między innymi ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych stanowiła istotny element planu Balcerowicza. Te ustawy wszystkie, cały ten plan Balcerowicza, ten pakiet ustaw został uchwalony przez Sejm między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem. Kto ma głowę do czytania jakichś ustaw? No i tak było to, daleko nie szukając, Jarosław Janowski, który był wtedy senatorem. Jak weszła w życie ta ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych, ona weszła w życie 1 stycznia 1990 roku. No i jak zaczęła funkcjonować, to on zaczął protestować. Ja mówię, tak, przecież głosowałeś za tą ustawą. On mówi, no tak, ale nie czytałem. Taką mądrością to było wprowadzane. Na czym polegała ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych? Na wprowadzeniu tak zwanej zmiennej stopy oprocentowania kredytu, niezależnej od umowy kredytowej. Jeżeli umowa kredytowa z bankiem opiewała na powiedzmy 4% rocznie, to zmienna stopa na 40% miesięcznie. Od razu postawiła wszystkich tych kredytobiorców pod ścianą. A kto był wtedy kredytobiorcą? Ano drobni przedsiębiorcy i bogatsi chłopi, a więc nadzieja na klasę średnią. Tak nomenklatura wyczyściła sobie konkurencję. Balcerowicz za to powinien wisieć. Nie za to, że potem co Lepper go oskarżał, że nie chciał poluzować jako prezes Narodowego Banku Polskiego, nie chciał poluzować reguł tam emisji pieniądza. To akurat miał rację, natomiast za to powinien wisieć. Bo zapoczątkował taki przepływ, ta ustawa i inne jeszcze regulacje zapoczątkowały przepływ pieniądza od polskich kredytobiorców, a więc właśnie drobnych przedsiębiorców, już tych wielkich nie było, i tych chłopów bogatszych. Bo tak, wprowadzone została ta zmienna stopa oprocentowania kredytów, więc zaczął się drenaż polskich kredytobiorców. Jednocześnie Balcerowicz podniósł oprocentowanie lokat terminowych w bankach komercyjnych do 80% i 100% rocznie i ustabilizował kurs walutowy 9,5 tysiąca złotych za dolara. Co się w rezultacie tych trzech przedsięwzięć stało? Nastąpił przepływ pieniądza od polskich biednych tych kredytobiorców do finansistów ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Oni przyjeżdżali do Polski dolarami. Wymieniali te dolary po kursie 9,5 tysiąca złotych, wkładali to na lokaty terminowe w bankach komercyjnych i po upływie roku niecałego wyjeżdżali z przybiciem 100%, bez żadnego ryzyka. Nigdzie nie można było zrobić takiego interesu jak wtedy w Polsce. Nigdzie. Balcerowicz oczywiście widać na Nagrodę Nobla. Ciekawe, jaki przelew dostał na konto za to. No i w rezultacie, według ostrożnych szacunków, tylko w 90 roku z tej biednej Polski zostało wydrenowane 17 miliardów dolarów. Oto tak. To nie tylko w ten sposób działali Żydzi z Ameryki. Nasze firmy państwowe, czy ci, którzy mieli układ, zamawiali uważać jakieś liczby czy inne rzeczy, po czym płacili po 3 miesiącach czy po pół roku. Co ceny? No tak, to był tak zwany kredyt kupiecki. No, się nazywało kredyt kupiecki, tak zwany. No, więc proszę Państwa, to nie dlatego, że nikt w Polsce nie wiedział, jak to funkcjonuje. Niektórzy wiedzieli świetnie. Niektórzy świetnie wiedzieli. Tyle tylko, że jaki przekaz ludziom był serwowany, że wobec planu Balcerowicza nie ma alternatywy. Tak, że to musimy, bo jak ktoś nie wierzy w Balcerowicza, to znaczy, że jest durniem. Tak. A jeszcze, ponieważ wtedy nie było, ten
jakby to powiedzieć, światło nie było oddzielone od ciemności tak dokładnie jak dzisiaj. Więc jeszcze Balcerowicz z różnymi ludźmi rozmawiał, między innymi z nami. No i kiedyś byliśmy u niego z Korwinem. I mówimy, no to dlaczego to wprowadzają? A Balcerowicz mówi, albo musimy ten nawieść inflacyjny, rzeczywiście inflacja była trzycyfrowa, kurczę, to tamto, a Korwin powiada tak, no to no nie macie paru pieniędzy, a dlaczego nie sprzedajecie czegoś? Jak ktoś nie ma pieniędzy, to coś sprzedaje. Dlaczego nie prywatyzujecie tutaj? A bo nie. A bo nie. To właśnie było wyjaśnienie, tak. Ja chciałem panu, bo pan tak dość łatwo przeszedł z ustawą 12.26, że nic nie wisi. Analogia taka. W 1226 roku też Konrad Mazowiecki zadziałał. Odbiło nam się to czkawką do XVII wieku. Proszę pana, to, że nie mamy żadnego długu, to jest prawda. Natomiast ta ustawa 1226 dałaby administracji amerykańskiej narzędzie wywierania na Polskę nie tylko nacisków ekonomicznych różnych. Dlaczego? Ta ustawa nakłada na sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych obowiązek monitorowania sposobu i tempa, w jakich kraje, które podpisały deklarację terezińską w 2009 roku, realizują żydowskie roszczenia majątkowe. Tak, ale to mówię, ustawa jeszcze nie została uchwalona, nie weszła w życie i nie jest podpisana przez prezydenta. I sekretarz stanu miałby dwukrotnie w ciągu roku składać kongresowi sprawozdanie w tej sprawie. To znaczy, że musiałby mieć jakieś instrumenty, w tym, że ma obowiązek współpracować z organizacjami pozarządowymi, nie wymienionymi z nazwy, ale zarówno jakiegoś o żydowskiej organizacji przemysłu Holokaustu. Znając uległość polskich polityków, najbardziej niebezpieczny jest punkt trzeci tej ustawy, który stanowi, że przychody z własności bezdziedzicznej, bo takie określenie ta ustawa tam stosuje, mają być przeznaczone na wspieranie ocalałych z Holokaustu, na finansowanie edukacji o Holokauście i na inne cele. To już mniejsza o inne cele. Co z tego wynika, że ta własność bezdziedziczna musiałaby zostać również na terenie Polski wyodrębniona, choćby po to, żeby wiedzieć, jakie przychody przynosi. Wobec tego przecież byśmy nie wiedzieli bez wyodrębnienia tej ważności, no skąd mielibyśmy wiedzieć, że przyniosła przychody takie i takie. Nie, musimy ją wyodrębnić. Jeżeli zostałaby wyodrębniona, to ktoś musiałby nią zarządzać. Ktoś musiałby nią zarządzać, choćby po to, żeby rozdzielać te przychody zgodnie z dyspozycją punktu trzeciego ustawy. No nie trzeba być specjalnie przenikliwym, żeby wiedzieć, że to nie żadne władze polskie były zarządcą, tylko żydowskie wyjazd, jakieś gremium żydowskie. A to oznacza, że to środowisko zostałoby uposażone na terenie Polski majątkiem wartości co najmniej 65 miliardów dolarów, a może nawet ponad 300. I z dnia na dzień zyskałoby dominującą pozycję ekonomiczną, która by bardzo szybko przełożyła się na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Zafundowalibyśmy sobie ekonomiczną szansę. Więc dlatego ta ustawa jest niebezpieczna i dla państwa polskiego, i dla narodu polskiego, dlatego że został we własnym kraju zepchnięty do rangi narodu drugiej, a może nawet trzeciej kategorii. No i dlatego i tutaj władze polskie
władze polskie w tej sprawie nawet się nie zająknęły. To tylko nie, część działaczy Polonii Amerykańskiej skutecznie lobuje. Teraz 12 marca byli, ta delegacja, bo przyjechali na taki zjazd specjalny do Waszyngtonu, odwiedziła ponad 300 biur kongresmenów na Kapitolku. Z niektórymi przeprowadziła rozmowy takie wyjaśniające i uświadamiające, a niezależnie od tego jest akcja, uruchomili ci ludzie, akcję pisania listów. Polacy, obywatele amerykańscy piszą listy do swoich kongresmenów, tak, okręgów, gdzie są, no i tam ich odpowiednio o tym, no tak być może, że środowisko żydowskie energicznie przeciwdziała temu lobbyingowi, no ale zobaczymy, bo to nie jest tak w Ameryce, że wszyscy ci kongresmeni są zachwyceni tym, że iPad ma takie tam wpływy, nie wszyscy są zachwyceni, więc niektórzy nie są. No, proszę bardzo. Panie Stanisławie, Michał Linka z Jeleniej Góry. Ja tu przyjechałem, żeby zostać w zasadzie cztery pytania. Trzy pytania będą dotyczyły tych, którzy nami tak naprawdę rządzą, czyli chodzi o służby. Jedno pytanie będzie dotyczyło takiego... To niech pan pyta już, tak. Niech pan nie, za, nie, nie informuje mnie, o co mnie pan zapyta. Niech pan pyta. Bo wiemy, obserwując też i śledząc nasze życie, że tak naprawdę rządzą nami służby, które tak naprawdę są zwerbowane przez trzy... Ja tak głoszę taką ulubioną teorię spiskową. To jest pana teoria, ale ja też ze swoich obserwacji, moich doświadczeń, nie będę teraz przytaczał, jestem się w stanie z nią zgodzić. Grzegorz Braun nazwa kondominium rosyjsko-niemieckim pod żydowskim rządem powierniczym. Pan stwierdza, że ten żydowski zarząd powierniczy jest jednak wspierany przez środowisko amerykańskie. Dlatego ja chciałbym zapytać o tą symbiozę amerykańsko-żydowską, bo wiem, że pan ma swoich moderatorów, korespondentów, że no, jeździ po świecie różne osoby, panu też pewne rzeczy wiedzą. Domyślam się, że może pan pewne rzeczy nie mógł powiedzieć ze względu na tę konspirację. Ale jeśli pan nie będzie wiedział, to proszę powiedzieć, nie wiem, jeśli pan nie będzie mógł powiedzieć, to proszę. To niech pan pyta. Dlaczego, czy Amerykanie, czy symbioza amerykańsko-żydowska jest, opiera się na tym, że żydowska finansjera trzyma w garści Amerykanów, establishment amerykański? Czy to jest coś, czy to jednak jest rodzaj pewnej koegzystencji, współpracy między nimi? Czy Żydzi finansjera, głównie też z kręgu współpracy, oni trzymają za mordę? Tak, proszę pana, raczej koegzystencja. Jeśli pana interesują tutaj szczegóły i pogłębiona wiedza na ten temat, to odsyłam pana do książki dwóch amerykańskich politologów. Ona jest w języku polskim przetłumaczona. Lobby izraelskie w USA. Oni to są ludzie poważni. Jeden z nich jest, oprócz tego, że jest uczonym profesorem, to jest generałem armii amerykańskiej. Drugi jest uczonym profesorem, którego pozycja w świecie naukowym jest bardzo wysoka. W związku z tym nie udało się środowiskom żydowskim, które były zirytowane pojawieniem się tej książki na rynku amerykańskim, tych ludzi zdyskredytować, bo to no, za wysokie troski. No ale to teraz ich tam to szwajken, czyli zamilczenie na śmierć. Natomiast książka została przetłumaczona na rozmaite języki obce. No i oni mają świadomość, że poruszają się po takim cienkim lodzie, ale się jednak poruszają. Tak. I no, tam różne takie rewelacje przedstawiają. Czyli można próbować przekonywać Amerykanów do tego, żeby z nami współpracowali wbrew. To tutaj powinniśmy być stanowczy, natomiast to ta sytuacja, do jakiej doszło obecnie w stosunkach polsko-amerykańskich, jest efektem wieloletnich zaniedbań. Tak, nie no, to wiadomo, to wie pan. Stany Zjednoczone nie będą
prezydenci Stanów Zjednoczonych nie będą się troszczyć, nie mają obowiązku się troszczyć o polskie interesy państwowe, więc nie będą tego robili. Jak my się nie troszczymy, nasi przywódcy się nie troszczą o polskie interesy państwowe, to nie możemy oczekiwać, że przywódcy obcych państw będą, a może byście to chcieli, a może jeszcze tamto, a może uwaga. Nie troszczą się dlatego, że nie mają tak naprawdę interesu. No, służbom zależy na tym, żeby klasa polityczna... Proszę pana, służbą. Podam konkretne nazwiska, żebyśmy tu, wie pan, w jakiejś abstrakcji nie pogrążali ponure. Aleksander Kwaśniewski był prezydentem Polski w roku 2001, kiedy Polska wprowadziła do Iraku kontyngent wojskowy na prośbę prezydenta Stanów Zjednoczonych Jerzego Busha. Można było, spełniając prośbę prezydenta Stanów Zjednoczonych, przedstawić mu prośby wzajemne. Dwie. I to wtedy już pisałem i mówiłem, że o co trzeba było poprosić? O obietnicę, że Stany Zjednoczone nie będą na Polskę wywierały nacisku w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych, bo żydowskimi hałasami to my sobie poradzimy, natomiast nacisków amerykańskich możemy nie wytrzymać. Ale stary Kiejkuty... Proszę pana, no stary Kiejkuty, mówię panu, co zrobił prezydent, znaczy czego nie zrobił prezydent Kwaśniewski. Więc niech pan wysłucha łaskawie. No i druga rzecz, to była prośba o amerykańską zgodę na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. O co chodzi? Wtedy Polska miała dług zagraniczny, ale krajami wierzycielskimi były już wyłącznie państwa należące do NATO. I chodziło o to, żeby za zgodą wierzycieli, Amerykanów przede wszystkim, te pieniądze zamiast oddawać wierzycielom, przeznaczyć na sfinansowanie modernizacji dozbrojenia armii. Argument Polska miała taki, że Polska jest członkiem NATO i że ta armia jest elementem sił zbrojnych Paktu Atlantyckiego i w dodatku rozlokowanym w bardzo ważnym obszarze, mianowicie na skraju, wschodnim skraju obszaru obrony NATO. Więc to w interesie całego paktu jest, żeby ta armia miała wiarygodną zdolność odstraszającą. Tyle tylko, że prezydent Kwaśniewski ani w jednej, ani w drugiej sprawie nawet się nie zająknął. Nawet się nie zająknął, bo sobie wyobrażał. Ja dlatego mówię, że ja jego uważam za prawdziwe nieszczęście dla Polski, tego człowieka. Wie pan, bo sobie wyobrażał, że jak on będzie się podlizywał prezydentowi Bushowi, to ten z wdzięczności zrobi go pierwszym sekretarzem ONZ-u, albo przynajmniej pierwszym sekretarzem NATO. Ale prezydent Bush, ten junior, to on nie miał reputacji tęgiej głowy w Ameryce, raczej odrębnie. Ale nawet i on wiedział, że prezydentowi, który zdradza własny kraj, to nie można dać żadnej posady, bo on każdego zdradzi. W rezultacie prezydent Kwaśniewski, jak mu się skończyła druga kadencja, to gdzie wylądował? Na posadzie jakiegoś burgrabiego, jakiegoś Żyda tam w zachodniej Europie. Oto odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Druga taka możliwość, wie pan, była, kiedy w czerwcu 2014 roku przyleciał do Warszawy prezydent Obama, żeby nam powiadomić, żeśmy się podjęli niebezpiecznej drogi amerykańskiego dywersanta na wschodniej Europie. Wtedy można było też go poprosić, żeby już oficjalnie obiecał w Polsce, że Stany Zjednoczone zachowają neutralność ścisłą w sprawie żydowskich roszczeń. Jeżeli polski rząd sprawia wrażenie, jakby to go w ogóle nie obchodziło, no to dlaczego ma obchodzić Obamę? Dlaczego ma obchodzić Trumpa? To on wtedy nie będzie, bo tak to może by się zastanowił, może by tam powiedział, że no słuchajcie, za daleko się trochę posuwacie, nie, ja nie będę narażał strategicznych interesów Stanów Zjednoczonych w Europie dla waszej tu chciwości. Ale jeżeli
nie widzi żadnego przeciwdziania, żadnego niebezpieczeństwa ze strony, że tu Polska się jakoś odwinie, no to dlaczego ma narażać na szwan swoje stosunki z Żydami? Wie pan? Znaczy, ja mam taką hipotezę badawczą, hipotezę, że tak naprawdę stare piekuty wolno dostać na piwę i tak mieszać w środowiskach rządowych, żeby te po prostu nie miały takiej ambicji, żeby... To prawda, że stare piekuty, wie pan, stare piekuty tutaj prowadzą swoją grę, która wcale nie jest zgodna z polskim interesem państwowym. Na pewno nie jest zgodna z polskim interesem państwowym. No, a to, że inne kraje to wykorzystują, to jest oczywista oczywistość. Byliby durniami, jakby takiej sposobności nie wykorzystali. Więc tylko to jest efektem, wie pan, to naszego safandulstwa, że my na to pozwalamy. A to, że inni to wykorzystują, no to po prostu wykorzystują. Każdy by wykorzystał na ich miejscu. Mam drugie pytanie. Tak. Jak stare piekuty, bo znaczy, w zasadzie, żeby starych piekutów przekonać, to w zasadzie albo ich pozabijać, albo ich przekonać. Scenariusz węgierski. Na emeryturę. Oni się tam przewerbowali na naród, dlatego że zostali wyciskani ze wszystkich no tak, systemów. Tak mówię, tak, taką mam opinię, tak. Taką mam opinię, bo to wie pan, wilk zmienia skórę, ale nie obyczaje. No to jak wyciskać ich tutaj, żeby się na nas przewerbowali? Wie pan, trzeba by się za nich zabrać po prostu i tyle. Ale samobójca na nim może chodzi na... Proszę pana, no to nie ma polityki bez ryzyka. Dokładnie. Nie ma, a ktoś nie chce ryzykować, to niech nie wychodzi z domu. Mogę pytanko? To też w odniesieniu do tego, co kolega mówił, bo wróciliśmy na rynek polski, co mnie cieszy. Ja akurat jestem z partii Wolność, a mam takie pytanie, bo temat dotyczył zmian, jakie mogłyby być, żeby w Polsce było lepiej. Jaka obecnie partia, która jest na rynku polskim, a niekoniecznie jest w Sejmie, a może jest w Sejmie, daje szansę, nadzieję na to, że te zmiany mogłyby być wprowadzone na przykład w tej wersji, którą pan zaprezentował, która mi się bardzo osobiście podoba, szczerze mówiąc, jako wzorcowa. A drugie, no bo tak mówię, ja reprezentuję Wolność, też gdzieś tam przeglądam te partie polityczne. Co pan myśli o niedawno powstałym, chyba w tamtym roku, takiej partii Ruch 11 listopada, bo ja sobie obserwuję tą partię pod kątem dynamiki rozwoju ich struktur, finansów, tego, jak działają na rynku. Porównuję sobie zestawienie z partią Wolność po prostu, która niestety tak obserwuje pewną stagnację. I czy mógłby pan kilka zdań właśnie powiedzieć w tych dwóch tematach? Nie wiem. Wie pan, nie mam informacji na temat struktur Ruchu 11 listopada. Tam na czele tego stoi pan Kowalski, który no niestety, muszę użyć tego słowa, niestety, pozostaje pod, że tak powiem, ideowym i intelektualnym kierownictwem pana Chojeckiego. W co pan Chojecki gra, to ja, wie pan, dokładnie nie wiem, bo on, przynajmniej dwa takie wątki w jego przekazie mogę tutaj wydestylować. Pierwszy to jest taki, wie pan, no, ja nie szukam odpowiedniego słowa, bardzo daleko idąca sympatia do Izraela i bardzo daleko idąca antypatia do Kościoła katolickiego. Takie dwa wątki. Co z tego będzie miał pan Kowalski, to ja nie wiem. Pan Chojecki z tego ma... Być może, że utrzymanie. On jest kierownikiem takiego kościoła jakiegoś tam. Niezbyt wielu ma wyznawców, ale tam nie wiem, czy z tego się może utrzymać, czy też musi mieć jakieś zasilanie. No w każdym razie z takim przekazem, więc nie wiem, jak duże wzięcie może taki przekaz mieć w Polsce. Jeżeli chodzi o taki, wie pan, taką niechęć do Kościoła katolickiego, to
Oczywiście to może mieć rezonans w środowiskach takich ubeckich, takich rozmaitych, no na pewno tak, bo oni w jakimś ksiądz jakieś rozgrzeszenia nie dał, to już im to trauma zostaje na całe życie. Nie chcę tutaj być takim, no, wulgarnym, ale jest, to jest cytat z poezji, jak w towarzyszu, w takim poemacie nieśmiertelnym towarzysz Smaciak, tam Rurka, taki Rurka krytykuje Smaciaka, który jako funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa przynosi donosy na proboszcza. A Rurka mówi, ciągle ten klecha do znudzenia, chyba ci nie dał rozgrzeszenia za to, że w kwiecie swej młodości, no już nie będę mówił, co robiłeś, prawda? Więc nie wiem, jak duży rezonans społeczny może mieć ten ruch. To dobrze było się przekonać. Natomiast odpowiadając na pańskie pytanie, no z ugrupowań parlamentarnych, które w tej chwili są w Sejmie, to jedyna nadzieja to jest w ugrupowaniu Kukiz 15, dlatego że on, to ugrupowanie nie ma żadnego programu, więc może mieć każdy. Dlatego że pan Paweł Kukiz wypłynął na epatowaniu opinii publicznej antysystemowością. Co to tam dokładnie znaczy, to tylko on wie. Tak. Ale to wie pan, nic złego. No, to widać, że w społeczeństwie jest pozytywny rezonans na antysystemowy. Już wie, znaczna część opinii publicznej już widzi, że to, wie pan, jeden diabeł, prawda? Wszystko jedno, czy obóz zdrady i zaprzeństwa, czy płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm, tak, w sprawach ważnych dla państwa idą ręka w rękę ze sobą. Więc każda odmiana jest, rodzi jakąś nadzieję. Więc mówię, jak nie ma żadnego programu, to można mu zasuflować taki, dlaczego nie, prawda? Bo jakby miał jakiś, to by się go trzymał, prawda, i tak dalej, a jak nie, to nie. Natomiast co do ugrupowań parlamentarnych, to Partia Wolność ma taki, wie pan, program, który mi się podoba, no ale możliwości polityczne są jak na razie niewielkie, więc to zmienia tutaj, nie ułatwia sytuacji. I tu jeśli mogę jeszcze dodać coś do tego? Proszę bardzo. Bo nawiązałem do ruchu 11 listopada z jednego powodu, ponieważ oni uruchomili tą telewizję i to, no nie ukrywam, bardzo mocno ich rozpropagowało i zastanawiam je, czemu żadna, no oczywiście mnie najbardziej interesuje Partia Wolność, a dzisiaj mają finanse, czemu oni nie uruchomili czegoś, takiego narzędzia, które mogłoby dać podobny wzrost, promocję liderów dobre i tak pytanie, dalej? Dobre pytanie, wie pan, dobre pytanie. No, widocznie nie czują takiej potrzeby. Nie wiem. Ja nie jestem członkiem żadnej partii, więc proszę bardzo. Mam dwa pytania takie. Dzisiejszy rząd i premier Morawiecki tak się bardzo promują, że są propolscy. Chciałbym powiedzieć o dziwną sytuację z kopalnią Krupiński. Tak na siłę jakby chcieli ją sprzedać, zlikwidować. Nikt o tym nic nie mówi głośno, to po pierwsze. Tylko właśnie, tak jak pani tu mówi, że w mediach internetowych w ogóle jest cisza, całkowicie blokada, pan Tchórzewski i inny minister, to nie? A drugie pytanie jest, zbliża się 10 kwiecień, będzie wojna z Rosją, czy nie będzie? Z czym? Z Rosją, nie? Bo będzie ujawniony raport komisji, no ja to tak mówię prześmiewczo trochę, nie? Z tą wojną, ale... Może pana, nie sądzę, żeby z tego powodu wybuchła wojna z Rosją. Że komisja, ma pan na myśli komisję pana ministra Macierewicza, tak? Nie sądzę, żeby ona ujawniła jakiś raport. Jak słyszałem niedawno wypowiedź Antoniego Macierewicza, to ona ma jakąś taką kolejną hipotezę przedstawić. No to wie pan, u którego nikt nie umarł jeszcze, więc myślę, że to jeszcze wszystko przed nami. Ale nie sądzę, żeby Rosja się zdenerwowała z tego powodu, żeby wojnę tutaj z Polską wstrzymała. Z jakiegokolwiek innego powodu. Myślę, że, mówiąc serio, myślę, że dopóki Rosjanie chcą
chcą podtrzymać strategiczne partnerstwo z Niemcami, to będą szanowali, będą respektowali podział Europy na strefy wpływów niemieckich i rosyjskich prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Jeżeli z jakiegośkolwiek powodu uznają, że już ich strategiczne partnerstwo z Niemcami nie interesuje, a to wtedy możemy się spodziewać wszystkiego i właśnie na taką okoliczność musimy mieć przygotowaną siłę zbrojną, której nie mamy. Proszę, proszę, a Skrupiński. Proszę pana, ja dokładnie nie znam tej sprawy. Kiedyś rozmawiali ze mną tacy panowie, którzy byli w tą sprawę zaangażowani bardzo. I ja pytałem ich, dlaczego oni sami nie wykupią tej kopalni. To znaczy, na przykład, dlaczego oni nie stworzą towarzystwa akcyjnego i nie zaczną sprzedawać akcji tej kopalni takim rozmaitym obywatelom, ciułaczom. I wtedy by ją kupili. Tak, bo na razie podnosili larum, że rząd sprzedaje. No to jak rząd sprzedaje, to znaczy, że można ją kupić. No dokładnie. To znaczy, i nie potrafili mi na to pytanie odpowiedzieć. Proszę pana, no podobno, to ja bym wolał jednak coś wiedzieć na pewno, niż tam, no to jak jest do sprzedania, to ktoś kupuje, no chyba jasne. Ale to znaczy, że jeżeli Chińczycy kupują kopalnię Krupiński, czy zamierzają ją kupić za 600 milionów, to chyba po to, żeby ją eksploatować. No to znaczy, że kopalnia będzie funkcjonowała, no to źle czy dobrze? Chińczycy... Ja pomogłem, ale nie właśnie proszę, własnością Polaków i przynosić... Proszę pana... Proszę pana, pan premier Morawiecki ogłosił program repolonizacji gospodarki. Tak naprawdę to można tę całą repolonizację sprowadzić do tego, że rząd renacjonalizuje gospodarkę. Renacjonalizuje. Ja w ogóle uważam, że rząd realizuje pewien program taki gospodarczy, przedwojennej sanacji. Przedwojennej sanacji. Sanacja była ruchem etatystycznym, w porywach nawet socjalistycznym. Oto nic, dobrze się to nie skończyło. Natomiast z tą repolonizacją gospodarki, to ja bym trochę był ostrożny. Zwłaszcza kiedy się okazało, że pan premier Morawiecki sprowadził do Polski Bank Organa i na dzień dobry mu dał 20 milionów dotacji. Jak tak to ma wyglądać, to wie pan, lepiej żeby się nie było Banku Organa i żeby tej całej repolonizacji nie było, bo to chyba jak to na tym ma polegać, że mamy finansować, smarować tłusty połeć. Proszę. Proszę pana, rząd nic nie powinien nikomu dawać. Dawać, dokładnie. Bo proszę zwrócić uwagę, że rząd preferuje właśnie takie rozwiązania. Zaczynając od, biorąc za przykład sztandarowe rozwiązanie, program 500+. Jak się tam przy odrobinie dobrej woli, to można to potraktować jako zwrot podatku. W kategoriach zwrotu podatku. No to najprostszą formą zwrotu podatku to było nie pobieranie tego podatku, zmniejszenie podatku. Tyle tylko, że wtedy nikt nie miałby poczucia, że rząd mu coś dał. A po drugie, nie trzeba było rozbudowywać aparatu biurokratycznego, no bo po co? A jak się najpierw odbiera, a potem rozdaje, no to po pierwsze ludzie mają poczucie, że coś dostali od rządu, no i są wdzięczni, to jest taki ludzki odruch, a po drugie jest okazja do rozbudowy aparatu biurokratycznego, przecież
On musi najpierw tam zbierać, a potem rozdzielać i patrzeć, czy aby nikt nie oszukuje, a jak oszukuje, to go tam karać i tak dalej. O, tu mnóstwo wesołych miejsc pracy może powstać. Bardzo dużo. No i tak jest, a tu te programy rozdawnicze jeszcze tam w perspektywie przed nami. Tak. Więc jaki jest rezultat? To może dać, przynieść zwycięstwo wyborcze Prawo i Sprawiedliwość. Ale nawet gdyby tak nie było, nawet gdyby z jakichś powodów, na przykład od poniedziałek przyjedzie nasza złota pani i tu coś zarządzi, prawda? No to być może Prawo i Sprawiedliwość nie wygra wyborów. Ale nawet gdyby tak było, że PiS nie wygra wyborów, to obawiam się, że kolejna ekipa musiałaby te programy realizować, nawet niechętnie, ale by musiała. Po pierwsze dlatego, że one mają charakter praw nabytych. Bardzo trudno by się to odebrać. A po drugie, że zwłaszcza jak się jeszcze rozwiną, powstaną te nowe programy, tam Mieszkanie Plus i tam te stare wiatry. Już ta proteza plus. To na darmowe leki, no to dla takich jak ja. No ja już skończyłem 70 lat. O brawo, gratulujemy. No i następne ekipy jeszcze z jednego powodu będą musiały to realizować, bo w sytuacji demokracji politycznej liczba obywateli objętych tym programem będzie już tak duża, że nikt nie ośmieli się podnieść na to ręki. Jaki skutek tego jest? Ano taki, że całe państwo jest wpychane w jednokierunkową uliczkę, z której nie ma odwrotu. A jeszcze dodatkowy ten jest element, że te programy rozdawnicze realizowane są za pieniądze pożyczone. Właśnie. Bo program 500+ kosztuje 24 miliardy złotych rocznie. A deficyt budżetowy jest 41 miliardów, więc to są pieniądze pożyczone, które trzeba ci oddać. Nawet jak nie trzeba będzie oddać, więc nie to trzeba będzie obsługiwać na rosnący dług publiczny. No i jak na przykład koszty obsługi długu publicznego osiągną, dajmy na to, 90 miliardów złotych rocznie, albo i 100, to przełóżmy sobie to, podzielmy to sobie przez 35 milionów. Bo tylu obywateli rzeczywiście mieszka w Polsce, bo 3 miliony wyjechały na emigrację. Tylu rzeczywiście mieszka w Polsce. No to będzie ładnych parę tysięcy złotych na każdego obywatela. A jeśli pomnożymy to przez typową pięcioosobową rodzinę, no to dopiero się zaczną, widzimy jaki problem będziemy mieli, prawda? Że i to nie tylko polski rząd, inne rządy też kupują sobie spokój społeczny za cenę wpychania własnych obywateli w coraz głębszą niewolę lichwiarskiej międzynarodówki. Bo to na tym to polega. Istota niewolnictwa, tylko w niewolę, istota niewolnictwa nie polega przecież na tym, że właściciel swojego niewolnika bije, czy że krzyczy na niego, czy tam go przezywa. Nie. Istota niewolnictwa polega na tym, że niewolnik musi pracować na swojego pana. Co to znaczy, że musi pracować? Musi oddawać mu bogactwo, które swoją pracą wytwarza. Więc my jesteśmy właśnie w takiej sytuacji. Coraz większą część bogactwa, które swoją pracą wytwarzamy, oddajemy naszym właścicielom, czyli lichwiarskiej międzynarodówce. A rząd nas uszczelnia i pilnuje, że oddaj wszystko, wywiąż się, bo od tego zależy jego tutaj dalsza egzystencja, bo tamci nie żartują. Proszę bardzo. Ja mam pytanie dotyczące obronności naszego państwa. Dzisiaj akurat pan o tym nie wspomniał, ale w niektórych spotkaniach mówił pan o przemycie, nielegalnym przemycie broni do Polski z Ukrainy. Jaką ma pan tutaj wiedzę, jakie to może nieść niebezpieczeństwa i kto tą broń może otrzymywać? No
ja taką informację uzyskałem dwa lata temu na Podkarpaciu, będąc z wiarygodnego źródła. A potem się to potwierdziło kilkakrotnie. Taką wisienką na torcie to był incydent z kwietnia ubiegłego roku, kiedy to na przejściu granicznym w Dorochusku zostały złapane dwie dziewczyny Ukrainki, które przewoziły działo 30-milimetrowe o szybkostrzelności 4000 pocisków na minutę. No, od razu sobie postawiłem pytanie, komu potrzebna jest taka broń? Do czego? Przecież nie do napadów na banki. Po drugie, przecież te dziewczyny nie zamierzały tego działa wystawić na bazarze na sprzedaż, tylko komuś to wiozły. No to tego nie dowiozły. A ile zostało dowiezione? Teraz z kolei złapano dwóch Ukraińców i Polaka, czy dwóch Polaków, którzy przemycali granatniki przeciwpancerne. No znowu, przecież nie do napadów na banki. To jest broń, która już może narobić bardzo poważnych tutaj kłopotów. I ponieważ mamy co najmniej 1,5-milionową ukraińską diasporę, a przemyt idzie z Ukrainy, ukraińską diasporę w Polsce, większość tych ludzi nie ma złych zamiarów, ale no, tak z ostrożności, to trzeba się liczyć z tym, że 0,5%, może nawet 1%, może być zadaniowanych wywiadowczo, a nawet dywersyjnie. I to niekoniecznie przez Służbę Bezpieki Ukrainy, ale na przykład przez BND. Dlaczego? Otóż albo przez Rosjan, albo przez BND. Dlaczego? Bo jeśli by Niemcy chciały nas zdyscyplinować, a w taki sposób, żeby nie padło na nich żadne podejrzenie, to właśnie uruchomić, skłonić te 0,5% czy 1% do urządzenia w Polsce wołynki, polegającej na niszczeniu mienia, na morderstwach i tak dalej, wysadzaniu sieci wysokiego napięcia i no, takie rzeczy. No i w takiej sytuacji zaistniałyby obiektywnie warunki do zastosowania ustawy numer 1066, która cały czas obowiązuje, która przewiduje udział formacji zbrojnych obcych państw w tłumieniu rozruchów na terenie Rzeczypospolitej. I przypuszczam, że minister Macierewicz na taką właśnie okoliczność tworzył te bataliony obrony terytorialnej, bo on wprawdzie mówił, że to są na Putina tam złego, prawda? Ale to wystarczy zobaczyć ich uzbrojenie, już nie mówię o wyszkoleniu, ale uzbrojenie. One są wyposażone w lekką broń strzelecką, więc nawet nie byłyby w stanie stawić czoła rosyjskim formacjom ogólnowojskowym. Już nie mówię o specnazie, ale ogólnowojskowych, takich zwykłych tych. Nie byłyby w stanie, nie mają ciężkiej broni. W związku z tym, to ja nie wierzę w to, że to na Putina, bo Putin się nie przestraszy. Natomiast, żeby spacyfikować o takie rzeczy, to one mogły. Przy odpowiednio dobrym wyszkoleniu, one działają na swoim terenie, znają teren i tak dalej, mają tam, miałyby oparcie ludności miejscowej, więc mogłyby sobie z tym poradzić. I przypuszczam, że na tę okoliczność to jest robione. Także no, wszystko się może zdarzyć na tym świecie pełnym złości. Proszę bardzo. Państwa, zbliżamy się powoli do końca, także proszę. Ja się kiedyś pracowałem dla takiego amerykańskiego żyda, że są mimo rozszerza i zaprzyjaźniliśmy się i zaczęliśmy rozmawiać troszeczkę o historii i on mi powiedział, że mówi, słuchaj Piotr, Polacy razem z nazistami mordowali Żydów. I jak zacząłem drążyć temat, okazało się, że tak mówił New York Times. Więc zaniedbania są olbrzymie. Pierwsze moje pytanie, jak to odwrócić, a po drugie, czy uważa pan, że niedawna ustawa polskiego rządu penalizująca takie stwierdzenia jak polskie obozy koncentracyjne czy polski Holokaust,
to był mniej lub bardziej udany zabieg w celu zablokowania roszczeń, czy zablokowania oskarżenia Polaków o współpracę. Jeśli chodzi o zablokowanie roszczeń, to nie ma to z tym nic wspólnego. Natomiast nieudane, no to widać, że nieudane. A poza tym, moim zdaniem, to jest ta nowelizacja po prostu jest niemądra. Jest niemądra. Dlatego, że ona właściwie pod pretekstem ochrony reputacji Polski i Polaków, i państwa polskiego, właściwie tak naprawdę otworzyła furtkę dla bezkarnego szkalowania Polski. Dlatego, że jeśli tylko ktoś powie, że to w dziele naukowym albo w produkcji artystycznej, to to nie podlega żadnej penalizacji. Więc, a w dzisiejszych czasach dziełem naukowym to wszystko jest. Jeżeli za naukę uważa się gender studies, no to właściwie wszystko można uznać za naukę. A za produkcję artystyczną, to Państwo wiecie, nawet gówna w słoikach są wystawiane na wystawach, więc, ale oczywiście pod warunkiem, że artysta dyplomowany tam je nasadzi. Więc to wie pan, moim zdaniem, jak temu zapobiec, takim opiniom? Myślę, że zamiast robić głupstwa takie, to rząd powinien poskromić węża w kieszeni, wynająć Stevena Spielberga i powiedzieć mu: panie Spielberg, niech pan tu nakręci taki film, jacy to Polacy byli wspaniali w czasie tam okupacji i tak dalej. I myślę, że... No i to właśnie dlatego, za pieniądze, trudno, no to wie pan, za darmo to nie ma, tanie mięso psy jedzą. Dokładnie. Więc jakbyśmy wynajęli Spielberga i jeszcze może kogoś takiego drugiego, Hollywood nakręciłoby 3-4 takie filmy i opinia publiczna w Ameryce od razu by wiedziała, jak ma myśleć, w jakim kierunku ma myśleć. A zamiast jakieś takie tam tworzyć fundacje jakichś zasrańców tam, którzy w ogóle nie potrafią do trzech zliczyć, mówię, bo takie rzeczy trzeba robić. To mówię zupełnie serio. Wynająć Spielberga. Ciekaw jestem, ile on by za to wziął, ale no, trzeba tego wziąć. A jakie jest pańskie zdanie na temat fundacji Sorosza, fundacji Stefana Batorego? Wie pan, no, te fundacje finansują działalność z punktu widzenia interesów narodów europejskich destrukcyjną. Po co Soros to robi, co on z tego ma, to nie wiem, bo mi się nie zwierza, ale ta działalność jest z całą pewnością destrukcyjna. Dopuszczam taką, bo mówię, Soros by się nie zwierza, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby mu przyświecała taka pewna bezinteresowna motywacja, żeby doprowadzić żeby z europejskich historycznych narodów zrobić gówno. To jest bardzo dotkliwa forma zemsty. Przyglądaliście się, jak z nas robiono gówno, to teraz ja się przyjrzę. A ma dostatecznie dużo możliwości, żeby taki cel osiągnąć. Ale to niewątpliwie to zmierza w tym kierunku, żeby z historycznych europejskich narodów zrobić gówno. Czyli tylko zemsta. Proszę? Tylko zemsta. Nie wiem, czy tylko. Mówię, nie zwierza mi się. No to ja u niego w duszy nie byłem. Wie pan, nie chciałbym nawet tam być, ale to już jest inna sprawa. Na to tam nic ciekawego pewnie, albo nic przyjemnego tam bym nie zauważył. Natomiast no, musi mieć, coś z tego musi mieć, skoro to robi. I to robi od lat. Od lat. Musi coś z tego mieć. Proszę. Czy opinii pana redaktora długo będzie jeszcze trwała ta akcja pod hasłem przepraszamy za wszystko i prosimy o wybaczenie, ale teraz już to ujęłam takim cudzysłowie, sarkazmem w stosunku do sytuacji, jaka zaistniała w ostatnim... Proszę pani, no, to jest niestety tragedia.
że nasi prezydenci, i to już trzeci z kolei, właściwie sprzeniewierza się przysiędze prezydenckiej. Pierwszy się sprzeniewierzył Aleksander Kwaśniewski 10 lipca 2001 roku w Jedwabnem. Kiedy to pojawiła się eskalacja oskarżenia pod adresem narodu polskiego, już nie, że zachował się biernie w obliczu Holokaustu, tylko że był współdziałał w Holokauście, więc został naród polski oskarżony o zbrodniczą formę aktywności. I Aleksander Kwaśniewski podczas uroczystości w Jedwabnem, jako prezydent państwa polskiego, w imieniu narodu polskiego przeprosił. Francuzi mają takie porzekadło, qui s'excuse, kto się tłumaczy, ten się oskarża. I Aleksander Kwaśniewski właściwie przed całym światem tymi przeprosinami potwierdził to oskarżenie. Więc sprzeniewierzył się przysiędze prezydenckiej. Rota konstytucyjna zawiera między innymi taką uroczystą obietnicę, że będzie niezłomnie strzegł godności narodu. Nie da się pogodzić z obietnicy niezłomnego strzeżenia godności narodu z oskarżaniem tego narodu o zbrodnie niepopełnione. Oto to Aleksander Kwaśniewski II był Bronisław Kowalski. 10 lipca 2011 roku w liście skierowanym do uczestników uroczystości w Jedwabnem, już znacznie skromniejszej, napisał takie zdanie między innymi, że naród polski powinien przyzwyczaić się do myśli, że był również sprawcą. Już nie współsprawcą, tylko sprawcą samodzielnym. Proces przerzucania odpowiedzialności na naród polski właśnie został i zakończony, i potwierdzony przez prezydenta Rzeczypospolitej. No i teraz pan prezydent Duda przeprosił ofiary Marca za tam wypędzenie. No nie wiem, kogo miał na myśli konkretnie, bardzo możliwe, że Helenę Wolińską, która tak naprawdę nazywała się Fajga Mingla Danielak. No i faktycznie skorzystała z okazji, w 60. roku wyjechała do Wielkiej Brytanii, tam z bezpiecznej odległości już sztorcowała Polskę za antysemityzm i jakże żeby inaczej, za wypaczenia praworządności. No, to rozumiem, że miał. Panie redaktorze, jeszcze chcę tylko dodać, że pomiędzy wersantów jest to pan prezydent, ale to różni twórcy, autorytety lokalne, między innymi pani Olga Tokarczuk, która to, jak dostała drugą nagrodę Nikel za Ziemi Jakubowe, to powiedziała, że Polacy, tylko większość narodowa, czyli praktycznie większość, można powiedzieć, prawie wszyscy, mordowali Żydów, mieli kolonie, niewolników i robili straszne rzeczy i dlatego należałoby naszą historię napisać od nowa. I ta pani jest honorową obywatelką miasta Nowa Ruda, miasta Bardo, zasłużoną dla miasta Wałbrzycha, ambasadorką Wrocławia, dostaje nagrody od Niemców, nakręciła z panią Tomasz film. Wcale się nie dziwię, że Niemcy jej dają nagrodę. Ja też sobie, jakbym był niemieckim kanclerzem, to by ją ozłocił. No ta pani, tak samo mówię, tutaj łącznie z panem Janem Tomaszem Grocem, szkalują naród polski i jakoś nikt nie odbiera panu Grosowi odznaczenia, nikt nie postawia, nie stawia mu zarzutów, a pan minister spraw zagranicznych zdaje się chyba powiedział, że to jest naukowiec i on ma też takie... To będzie wyłączony. Tak, ale minister spokojnie też wyłączony. Teraz niedawno taki dziennikarz, napisał właśnie, że Polacy tam... No, ja nie dali ze swoich to. Pewnie robić prezydentowi nie wypada tak powiedzieć, ale jakbym ja mógł odpowiedzieć, to bym mu odpowiedział tak. Proszę pana, może szkoda, że to nieprawda. Może szkoda, że to nieprawda. To jest tyle, bo to a mówię, a wynająć szpital. Proszę państwa, ostatnie pytanie. To już właśnie przewidziałem czas na 3 godziny. Jeśli nie ma pytań, to bardzo dziękuję. To już jest Państwo na książce do pisania, to zapraszam. Zapraszamy do Oskar, ty jedziesz.